wystawa w Centrum Sztuki Mościce to nagroda w konkursie zorganizowanym przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Swoje prace zaprezentuje 13 uczennic i uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich ze specjalizacji tkanina artystyczna, mebel artystyczny, projektowanie graficzne i aranżacja wnętrz. Wakacje trwają, a my z młodzieżą pracujemy nad przygotowaniem materiałów dostępnych i edukacyjnych do tej wystawy. Młodzież opracowuje teksty alternatywne, opisy w języku prostym i audiodeskrypcje do swoich własnych prac. Wybieramy prace graficzne, do których zostaną przygotowane materiały edukacyjne i dotykowe. Zasady tworzenia tych materiałów i ich rodzaje młodzież poznawała podczas warsztatów, które zorganizowaliśmy właśnie tutaj w centrum. I jak się okazuje, wcale nie jest prosto pisać językiem prostym. Wymaga to dużej wyobraźni i precyzji, co jest w tym momencie talentem unikatowym w epoce szybkiej i pobieżnej informacji. Efekty naszej pracy będą mogli Państwo zobaczyć już we wrześniu podczas festiwalu Tarnowianie.